Jolanta Pawlak, witam w programie Ekonomia Raport Flesz i zapraszam na najnowsze informacje gospodarcze z kraju i ze świata. Ministerstwo Aktywów Państwowych zdementowało informacje o rzekomych planach likwidacji górnictwa do 2036 roku oraz domniemanym planie obniżki wynagrodzeń górników o 30%. Publikacje wielu mediów zbulwersowały górniczych związkowców. Publikacje mediów zbulwersowały związkowców, którzy jeszcze przed wtorkowym spotkaniem oświadczyli, że nie zaakceptują dokumentu przewidującego m.in. likwidację jeszcze w tym roku kopalń Ruda i Wujek oraz zmiany w sposobie wynagradzania górników. W efekcie program nie został we wtorek przedstawiony, nowy ma do końca września przygotować specjalny zespół z udziałem przedstawicieli strony społecznej. Wicepremier Jacek Sasin oficjalnie zdementował także we wtorek publikowaną przez niektóre media informację o tym, że dokument miałby przewidywać wygaszenie wszystkich kopalń do 2036 roku. W swoim środowym oświadczeniu dziennikarze podkreślili z kolei, że poważnie traktują swoją misję rzetelnego i uczciwego informowania opinii publicznej o ważnych sprawach i trudnych decyzjach, jakie muszą zapadać na szczeblu państwowym. Ponad 5,5 tysiąca tur operatorów zarejestrowało się do programu Polski Bon Turystyczny na platformie usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rejestracja możliwa jest od ubiegłego piątku, a bony będzie można aktywować od najbliższej soboty. Chodzi o podmioty świadczące usługi noclegowe, hostele, przedsiębiorstwa agroturystyczne oraz organizatorów wypoczynku zbiorowego. Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba będzie podać osobie przyjmującej płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną, specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny. PKN Orlen chce w ciągu kilku miesięcy rozpocząć procedurę prenotyfikacyjną w Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa, poinformował członek zarządu koncernu do spraw finansowych Janusz Szewczyk. Chcemy tę procedurę rozpocząć jak najszybciej. Myślę, że to kwestia kilku miesięcy, powiedział. Zastrzegł jednocześnie, że cały proces przejęcia kapitałowego gazowej spółki to najprawdopodobniej kwestia kilkunastu miesięcy. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Spółka jest notowana na giełdzie papierów wartościowych od 1999 roku. Od czwartku w Unii Europejskiej obowiązuje kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Eksperci wskazują, że z powodu jej nieprecyzyjnych zapisów ustalenie, do których konkretnie nowych przepisów prawa pracy należy się stosować, może być trudne. Firmom grożą w efekcie wysokie kary. Dostosowanie się do nowych przepisów samo w sobie będzie sporym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Pracownicy delegowani na dłużej niż 12 lub 18 miesięcy zostaną objęci warunkami zatrudnienia mającymi zastosowanie w kraju przyjmującym. Dodatkowo od samego początku będą mieli prawo nie tylko do minimalnych stawek płacy, lecz także do całego wynagrodzenia, czyli łącznie ze wszystkimi dodatkami i bonusami. Wybory prezydenckie powinny zostać przełożone do czasu, aż obywatele będą mogli bezpiecznie i prawidłowo zagłosować. Tak wynika z wpisu na Twitterze prezydenta USA Donalda Trumpa. Jak czytamy dalej, dzięki powszechnemu głosowaniu korespondencyjnemu, wybory w 2020 roku będą najbardziej niedokładnymi i fałszywymi wyborami w historii. Opóźnijmy wybory, aż ludzie będą mogli prawidłowo, bezpiecznie zagłosować, napisał Donald Trump na Twitterze. Po sugestii kurs dolara osłabił się. Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,8% w czerwcu tego roku wobec 7,7% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 7,5%. Konsensus rynkowy wynosił 7,7% dla strefy euro. W całej Unii Europejskiej wskaźnik ten wyniósł w czerwcu 7,1% w maju, wobec 7% miesiąc wcześniej i 6,6% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku od 15 do 74 lat pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy. W ciągu ostatnich tygodni. Tyle informacji teraz. Zapraszam na 22.25 na Ekonomię Raport. Tam o tym, czy branża budowlana może być tym sektorem, który w recesji będzie wspierać gospodarkę. Jolanta Pawlak, do zobaczenia.